Pomysł na zorganizowanie imprezy Polskie Dni w Masocorto zrodził się w mojej głowie ponad 1,5 roku temu. Chciałam zrobić coś, co po pierwsze rozpropaguje tą miejscowość, po drugie zrobić coś, co, o czym będzie głośno słychać w Polsce. Wrażenie, chyba dużo, dużo silniejsze niż zimą, kiedy są śnieżone. To jest wyjątkowo urokliwe miejsce. Co jest tutaj nieprawdopodobne, to to, że w samym środku lata mogę jeździć na nartach. Ja akurat mam fioła na punkcie nart. Dla mnie ten tydzień tutaj Kultury Polskiej Masocorto jest o tyle szczególny, że bardzo się ucieszyłem, jak wiedziałem, co się będzie tutaj działo, że będą koncerty różne, że jesteśmy zaproszeni, ale trochę później dowiedziałem się, że trwa tutaj obóz snowboardowy. Nie będę oryginalny, jest fantastycznie. Wszyscy się fantastycznie bawią. Kto chce sobie siedzi, popija winko, kto chce rusza się przed sceną. Można nawet wejść do artysty, towarzyszyć mu na scenie, więc zupełnie formułka jest taka, bym powiedział, bardzo luźna. To mi bardzo odpowiada. Do zobaczenia w Masocorto.